Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczniemy, myślę, że od tego, że przeteleportujemy się tam na drugą stronę za pomocą lewitacji. Gdzie mam lewitację? Tu jest. Mam nadzieję, że mi się jej więcej nie przyda. Tak troszeczkę od dupy strony się tutaj tepnę, dlatego że mnie będą atakowały te potworki i one troszeczkę, że tak powiem, zgłupiają w momencie, gdy ja bym się tepnęła za blisko nich. Nie wiem, po co ja to w ogóle zbieram. Czy obsydian to mi się jeszcze przyda? Podejrzewam, że nie, ale wykopiemy, bo to jednak obsydian i on jest dużo rzadziej spotykany niż inne surowce. Dobra, no i co? Zastanawiam się, jak to będzie z tą serią. Ile nam zajmie w sumie jeszcze ona odcinków. Tak naprawdę to nie mam jak na razie złudzeń, jakichś konkretnych, co do tego, ile to może jeszcze potrwać. Coś mi tu mruczy. Tak myślałam. Jezu, one brzmią jak zębacze i mnie to troszeczkę wyprowadza z równowagi. Co my tu mamy? Kompletnie nic. O. Dobra, już słyszę naszego starego znajomego. Jest na dole. Są też skorpiony. Fajnie wszystko, zaraz się tym zajmiemy. I miejmy nadzieję, że będzie super. Tam można wejść, ale tam chyba nic nie ma. Jak widzicie, te skorpiony właśnie pozostałe, one się tak dziwnie ruszają, jakby czuły, że ja ich kumpli tam, wiecie, zabijam. Ale nie są takie skore, żeby atakować mnie w grupie. Bardziej tak nasłuchują. No i dobra, i fajnie. Czy coś tutaj jest? Nie za bardzo. Jest kufer ze skarbem. Zobaczmy, na ile punktów. Na bardzo dużo, więc nie będziemy się męczyć. Otwórzmy sobie to zdecydowanie szybszym sposobem. A w środku szybkość. To się może przydać. Walnijmy sobie taką siódemkę. Na popiołaka powinno nam to wystarczyć. Tam możemy wejść. Tu jest w ogóle bardzo dużo przejść. Nie trafiłam. Chodź tutaj. Ja sobie go wezmę, wycentruję. To prawie mi zarąbał. Nie wiem, czy zauważyliście. Dobra, nie, bo zaraz sama tam wpadnę. Może nie. Może jednak nie. Tu można zejść na dół. Tam nawet coś jest. Tylko tam by się trzeba było lewitacją chyba zgarnąć. I teraz pytanie, w którą stronę najpierw iść? No nie wiem, nie wiem. Czy tam jest bariera? Chyba jest. Dlatego najpierw pójdziemy tutaj. Wydaje mi się, że to będzie fajniejsza opcja. Żeby przejść się najpierw tędy, a później tamtędy. Okej, okay, tutaj są te brontoki, więc podejrzewam, że gdzieś w okolicy będą też jaszczuroludzie. Czy to już jest ta jaskinia, co myślę? Tak jest, ja to otwierałam, prawda? Tak jest, otwierałam to. I to jest tutaj. A propos kamieni teleportacyjnych. Okej, znowu nie mogę, ponieważ mam tak jakby mapę regionu. Szkoda, bo chciałam sobie podejrzeć, ile tych kamcorów mam. Nie chcę mi się liczyć w ekwipunku. Ale dobra, tutaj już tą część mamy zrobioną, czyli musimy tam zejść na dół. Skoro na dół, to podejrzewam, że telekineza, Boże, co ja mówię, że lewitacja będzie idealna. To znaczy tam na górze... Jak bardzo oberwę? Nie za bardzo.
Dobra, może taką większą, żeby mieć już full many. I tak mam tych mikstur dosyć dużo, zresztą możemy pewnie też jakieś mikstury zrobić. No i tutaj. Tam na górę też można się dostać, ale jest lepszy sposób zdecydowanie, żeby się tam dostać. Tylko, że on nie działa. A szkoda. Chociaż moment, moment, bo tam jest kołowrót. Ale on jest troszeczkę za daleko. Szkoda bardzo. I teraz tak, tu się warto zapisać. Weźmiemy lewitację. Gdzie ta lewitacja? Dobra, przy okazji sobie przeliczę. 2, 4, 6, 8, 10, 11 mamy tylko. Czyli jeszcze nie zdobyłam tego tutaj, co jest mi potrzebne. Siemano. Jesteśmy na miejscu. Jest bariera, dobra. Oh my godness. Nie, Jezu. Błagam. Dobra, no niestety musimy jeszcze raz to zrobić. Ale to było słabe. Jeszcze raz. Właśnie, bo ja mam jedną koronę bohatera. Miałam sobie zrobić miksturę do many. Dobra, ja tutaj podlecę. O, nawet tutaj. Żeby nie było. Ziółko. Nie wiem po co mi. Tam już są jaszczurki. Więc może wypadałoby troszeczkę z dystansu to rzucić. Zadziała? Zadziała, są elitarni wojownicy. Tylko dwoje? Nie, no oczywiście, że nie. Więcej. Oni się troszeczkę tutaj blokują, albo mi się wydaje. Dobra. Czy jest bezpiecznie? No troszeczkę wątpię, bo słyszę jeszcze taką wojenną muzykę jakby. Ale nie widzę. Tu są kolce, które działają. Coś mi mruczy. Czy ja to kiedyś mogę otworzyć bez problemów? Dobra. Co my tu mamy? Mam łopatę. Czy tam pisało, że łopata jest bronią? Czy mi się śniło? Dobra, nie bagujmy się tylko. Tu można wejść. Jest po piersie króla. Podejrzewam, że jak je zabiorę, to ono mi się samo zabierze. Już tak się wyrażę, więc sobie je weźmiemy telekinezą. Bo by mnie pewnie zamkło. Jak najbardziej. Siema, jaszczurko. Co my tu mamy? Czy to kilofem? Tak jest, kilofem. Ale się zapiszę, bo w takich miejscach często są przeciwnicy od razu za ścianą. I od razu lepiej się będzie wycofać. Kurde, jestem naprawdę ciekawa, ile nam odcinków zajmie jeszcze Risen. Biegnie ktoś na mnie? Skorpiony są. I widzicie, ten drugi skorpion się tak dziwnie patrzy, ale nie atakuje. Tu jest łodzik, także podejrzewam, że to mi pomoże jakoś. Słyszę popiołaka. Spróbujmy najpierw użyć łodzika. Zobaczymy, gdzie on mnie zaprowadzi. Łodzik. Podejrzewam, że tam może być jakieś popiersie. Bo chyba nie piedestały, podejrzewam. Do piedestałów jeszcze nie doszliśmy. Ja sobie tutaj wezmę. Okej, to jest... Jak ty masz na imię? Mortares. I miał popiersie króla. I tu jest ołtarz. Ojejku. To teraz pytanie, czy wolimy używać telekinezy, czy ołtarza? Znaczy się... Boże, co ja gadam? Czy telekinezy? Czy... łodzika z powrotem? Ja bym chyba była za łodzikiem, bo mam ich trochę więcej niż telekinez. O jeden. Także łodzik i wracamy.
Bo wiadomo, ta krata by nam się otworzyła, ale dopiero w momencie, gdybyśmy zostawili po piersie i potem musielibyśmy je z powrotem zabierać telekinezą. Takie pierdolamento. Ojej. Dobrze, że atakują pojedynczo, bo mi się posrała chyba. On mnie widzi, czy jeszcze nie? Znaczy, one są w sumie ślepe. Prędzej działa u nich węch. A najprędzej to słuch, oczywiście. Ej, tutaj nic nie było takiego, co mi potrzebne? Taka ślepa tylko uliczka? Oh my god, dobra. Dziewiątka. Otwieraj. Co my mamy? Popiołak. Mikstura many. To się przyda akurat. Od razu sobie wypijemy jedną. Tam gdzieś... Aha, bo tam piedestały były wcześniej. Dobra, faktycznie. Możemy jeszcze sobie telekinezą sprawdzić, czy czegoś nie zostawiłam. Korzeń leczniczy to mogę zebrać. Ale to jakoś bardzo potrzebne mi nie jest. Dzisiaj nam dosyć sprawnie idzie, wydaje mi się. Okej, bo tutaj są te ołtarze. Po piersie króla. I po piersie króla. Dzień dobry, halo. Oła, o Jezusie! Ale ja zaraz zginę tutaj. Skacz, gościu. Ojej. Upsi. Dobra, bo to powinnam trochę inaczej jednak zrobić. Czułam, żeby się zapisać. Dzień dobry. Siema, chodź tu. Ojeju. Okej, mogę go trafiać. Przez ścianę. Został jeden, więc już. Nie ma szans raczej. Halo, dzień dobry. Czy tu jest bezpiecznie? Chyba jest. O, ten miał kamień teleportacyjny. Bardzo miło. Telekineza coś podpowie. Jest kamienna płyta. Dzień dobry, coś jeszcze? A tu jest hełm w ogóle tytanów, ja go nie zauważyłam. To naprawdę trzeba mieć IQ dużo. Wiecie co, bo tam na górę można wejść, ale ciężko się stąd wydostać. Czy jeżeli ja wezmę tak... Jestem w stanie ten hełm... Nie. Czyli gra to jakoś tam przewiduje. Mamy hełm, to się oczywiście zamkło. Tutaj nie ma nic, co mogłabym pociągnąć. Tutaj mamy co najwyżej przejście. I możemy sobie przeskoczyć chyba na drugą stronę, tak jest. Tylko, że tu jest zamknięte z jakiejś przyczyny. Siema. Aha, bo chyba musimy lewitacją na drugą stronę, prawda? Dobra, moja ostatnia lewitacja, więc tutaj trzeba ostrożnie. Gdzie ta lewitacja jest? No i dobra. Tak jest. Wygląda na kruche. No naprawdę, stary, nie domyśliłabym się. Ojejku. Ojej, tu są nieumarli, ale mi zaraz wciry da ten gościu. Albo jeszcze szkielet jest na mojej drodze. No, mało brakowało. Podejrzewam, że cios i bym umarła. Bardzo niedobrze. Dobra, F5 i możemy zebrać sobie z nich rzeczy.
Wiecie co, ja sobie myślę, że ja powinnam już teraz każdy zamek otwierać tym. No tak czułam, tylko się bałam, że będzie, wiecie, otwarty na przykład kufer. Co my tu mamy w środku? Berło tytana. Ej, to ciekawe. Tu możemy wywalić chyba ścianę. Możemy? A możemy. Słyszę coś za ścianą, więc będzie zabawnie. Wiecie, myślałam o tym, żeby od razu się stąd tepnąć, ale w sumie to jest trochę expa i to się może nawet przydać nam do czegoś. Tam jest nieumarły popiołak, czy mi się wydaje? Tak jest, nieumarła bestia. Przez to myślałam, że są dwie. Czemu ty tak latasz, Jezu? Oś ty w mordę. F9, ja nie chcę spadać na dół. Bez przesady. To już wiem, dlaczego on robił taki, wiecie. Jak to się nazywa? Taki zwód chciał mi zrobić. O kurde, nie, 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 nie wierzę w to. O Panie Chryste, nie. O kurde, za pierwszym razem się udało otworzyć, niemożliwe. Srebrny talerz, diament dostałam, fajnie. I telekineza mi się zwróciła jedna, fajnie, fajnie. Co to było, Jezu, gościu? Uspokój się. Ciekawe mnie, gdzie to mnie zaprowadzi osobiście. Jest dźwignia. To może być ciekawe doświadczenie. A, jestem tutaj. Miło. Tu jest nawet otwarty kuferek. Jest lewitacja, która się zwraca. Tu był kołowrót. Korba konkretnie. Możemy sobie teraz opuścić most. I tak naprawdę możemy stąd wyjść. Tędy, ale my się tepniemy od razu. Myślę, że jak my stoimy z czasem, bo to też jest ważne, jak nam idzie? Dobrze nam idzie, dobra, to jeszcze dzisiaj zdążymy jedną rzecz znaleźć. W ogóle popatrzmy na hełm. Fajna rzecz. Myślę, że do świątyni, która to jest świątynia na równinie? To jest ta przy wulkanicznej twierdzy? Czy ta, która... O my god! Jezus kochany! Za co? Ty cholera jasna! To jest ta świątynia. Pomocy? Czy coś? O ty w mordę, nie? Wylecz się, chłopie. Ale się posrałam teraz, nie? Ja pierdykam, dowódca jeszcze jakiś jebnięty. Bij to chujstwo. Oż ty cholera jasna. Ruben, ty prawie umarłeś, stary. O kurde, dawaj te mikstury. Dawaj mi wszystko. Nie, strzał nie chcę. Dawaj wszystko, co masz. To chociaż tych małych nie. Ale telekinezę może bym sobie wzięła jeszcze z 5. W sumie nie mam na co wydawać pieniędzy. Dzięki. Oh my god. Ej, nie spodziewałam się tego kompletnie. Ja se tak na luzie, ja myślałam w ogóle, to nie ta świątynia. Ale się wpierdzieliłam tutaj. Siema. Spierdolino. Gień paskudo, jedna. Tu nawet jeszcze jakieś zadanie jest z nimi. Ja pierdzielę. Ja naprawdę myślałam, że coś kompletnie innego się tutaj dzieje. A nie takie rzeczy.
Dobra. No właśnie, bo tutaj tych ludzi wcześniej nie było jaszczurzych, tylko był ten skorpion. Dobra, jest popiołak kolejny. Tam były grzyby, ale no, szanujmy się już może, co? Już może nie będę zbierać tych grzybów, co najwyżej te jagody mnie obchodzą. Zapomniałam sobie znowu tej miksturki zrobić do many. Ale to też raczej nie problem, bo sobie najwyżej zrobię na finał gry. Okej, tu się coś dzieje w tym miejscu? Nie. Ale jeszcze raz się upewnię. Roślina many. Zaraz, czekaj, co? A, pod teksturami, dobra. Wszystko jest pod kontrolą. F8 zrobimy. Telekineza się przyda. Jest dźwignia. A czemu on nie umarł? Założymy się, że przecież zaraz by mi to pierdzieliło tutaj. Ale macie zasięg, cholery jedne. Dobra, na popiołaka może mi nie starczyć many. Więc sobie dajmy buteleczkę. I nowy poziom, pięknie. Tu jest bariera. Pociesza mnie to bardzo. Jest też złoże obsydianu. Niech będzie. Czyli dzisiaj nam się uda dwa zdobyć artefakty tytanów. Tych części zbroi. To też jest fajne, że akurat dwa. Cieszy mnie to niezmiernie. Ojejku, tu jest, widzę, grubsze przejście. Gdzie ja jestem na mapie? Ty, a ja nie wyjdę tam jakoś tutaj dziwnie tak, tam od dupy strony? Ty, a może? Wiecie co, tamtędy będziemy wracać. Umówmy się, tak, że tamtędy będziemy wracać dzisiaj. To chyba nie będzie głupi pomysł. Tylko będzie on mądry nawet na swój sposób. Witam serdecznie. Czy coś mi tutaj zagraża? Nie, kolejna ściana do wyburzenia. No to fajnie. Kurde, jest to naprawdę ciekawa. Ile odcinków? Zaraz. Ołtarz, a skąd ja ci wezmę? A, dobra. Dawaj to. Po piersie kapłana to będzie? Tak jest. Ej, to jest aż za proste. Serio? I będzie w sarkofagu pewnie. Ciężki pancerz władcy tytanów. Ej, to było aż za proste, nie? Nic mnie nie zabiło. Nic mi się w ogóle nie stało, nie? To jest aż podejrzane, że tutaj tak bezpiecznie było. Nawet z tym popiołakiem się nie trzeba było w sumie mierzyć. To jakaś nowość. Dobra, to zobaczymy, gdzie nas doprowadzi ta ścieżka. Tak na upartego, to bym jeszcze dała radę zdobyć inne części pancerza, prawda? Tu da się wejść? Da się. W sumie to jest taka szybsza troszeczkę droga, żeby się wspiąć. Gdzie mnie to zaprowadzi?
Tam jest czerwona bariera. Ojojoj. Arcykapłan, siema. O kurde. Nawet nie spojrzałam, co miał. Miał, miał. Dobra. Kolejny. To był ten poprzedni czar. O, ja mam tylko jedno zniszczenie magicznego pola. Zabije mnie coś tutaj? Nie. Co? Mikstura życia? Przywołanie czegoś tam. Mikstura doświadczenia też. Ej, bardzo fajny grobowiec. I jakiś... Coś zebrałam, ale nie wiem co. Cześć. Ła. Tak to jest, jak się traci namierzanie nagle. Dobra, czyli tutaj też już nic nie znajdziemy. Możemy się stąd wyteleportować. Znaleźć wszystkie kawałki. No na luzie. Zastanawiam się, co tam u Seweryna. W sumie. I bym się tepnęła jeszcze raz do tej świątyni na równinie. I stamtąd bym się przeszła trochę tam po okolicy, bo wygląda to tak, jakby tam miało coś być teraz w okolicy. Jakby tutaj miały sobie jaszczurki chodzić i miałabym coś dla Seweryna pozabijać. Czuję taki vibe, no nie? Czuję vibe zabijania. Jezu, jak to dziwnie brzmi. Ale coś mi się tutaj nie podoba. Wreszcie, że ktoś mi da zadanie. Tu się aż ziemia trzęsie i to też mi się bardzo nie podoba. Może tutaj się coś stało i nagle w tych ruinach jest... Nie, no są tutaj normalnie ludzie, nic się tutaj nie dzieje, chyba że... Halo, przepraszam. Czy tu się coś urodziło? Ty, bo tu się dało wejść. Lol, zapomniałam o tym. Co ja otworzyłam? Co ja zrobiłam? A no tak, bo tutaj się dało przejść jeszcze. No właśnie. O nie, bo ja teraz... Fak, straciłam expa za tego świerszcza. Niedobrze. Serio? I to było wszystko? Jakby jeszcze nie dostałam expa za niego. Ale siara. Pierścień jakiś znalazłam. Wypijmy sobie te miksturki, co dostałam. Obie. Zaraz sobie jeszcze odpalę też tą mapę. W sumie od razu możemy skorzystać z tych małych miksturek. One też mi całkiem fajnie mimo wszystko tutaj sobie radzą. F8. I teraz tak, czy ja mogę tutaj sprawdzić? Nie mam mapy tego terenu, więc powinno się udać. Tak jest, zadania. Tutaj miałam się wybrać w te rejony, no nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. No zgadza się. Tutaj jest jeszcze jedna świątynia i tutaj zostawiliśmy północną. To chodźmy jeszcze tam, do tej północnej może. Chyba, że się wybierzemy w okolice tamtej. W sumie tam dawno nie byłam. To jakby to wziąć? Ojejku. Które to były okolice? Znaczy można było z obozu bandytów iść, ale południowa ruina. No, czyli tutaj, gdzie jestem, to jest chyba też dobre miejsce. Tu możemy się fajnie przejść. Wydaje mi się, że będzie to fajne. Szczególnie, że te miejsca kiedyś były takie nawet niebezpieczne, bym powiedziała. Dobra, miasto. Jakby tutaj iść? Tamtędy, no nie? Tak jest. Nawet moglibyśmy sobie szybkość odpalić i trochę pobiec. Fajne by to było.
To były jaszczurki. Zaraz, bo ja przez ten mostek powinnam chyba. Czy tak? No niekoniecznie. Zaraz, tutaj jakieś jaszczurki. A, bo tam na dole. Dobra, to zejdziemy tam. Możliwe, że tam jest jakiś dowódca. No nie do końca. Przepraszam, zwykła jaszczurka to nie atakuje z dowódcą? Trochę to dziwne. Tu leżą sępy, tak jakbym nie zebrała z nich rzeczy. Wiecie co, ja sobie zgarnę z tych jaszczurek, bo może one mają teleport, a ja nawet nie wiem. Bo wiecie, czasami jest tak, że oni się przemieszczają i mają teleport do całkiem w ogóle innego miejsca, niż my chcemy iść. A mimo wszystko warto ich przeszukiwać. Jak to wygląda na mapie? Zmierzam tam, gdzie chciałam? No nie. Jakoś się już pogubiłam. Ale może tutaj też warto... Nie, bo to jest miasto, tu już byliśmy. Tam na górę faktycznie chyba jednak. Albo nawet nie na górę, tylko tam bardziej, w tamtą drugą stronę. Ej, wiecie co? Poczekajcie chwilę. Ja sobie aż odpalę tą mapę teleportów, bo doszło do mnie, że ten obszar tu to jest ten początkowy z gry. I nie wiem, czy dobrze myślę. Zaraz zobaczymy. Risen teleporty. Ja pierdolę, ja czasami się tak źle piszę na tym telefonie. Masakra wam powiem. Risen teleporty. Zaraz zobaczymy. Kamienie teleportacyjne. Mi wystarczy mapka, no nie? Tak, tam jest kamień. I nie tylko tam. Ty, nawet tam, gdzie myślałam, że są, to tam nie ma. 13. Nie mam do 13. Dobra, trzeba się przejść. Mi teraz brakuje dwóch i wiem, gdzie one są. Także będziemy szli. Weźmy sobie jeszcze raz to przyspieszenie, bo nie chcę mi się tracić czasu. Możemy sobie też mapę odpalić, żebym wiedziała, gdzie biegnę. Bo jednak źle kompletnie biegłam. W ogóle jest też parę miejsc, gdzie jeszcze nie byliśmy, aby może fajnie było. To znaczy tam chyba tutaj gdzieś były gule schowane i one wcześniej stanowiły dla mnie problem. Więc można by było się ich pozbyć. Dobra, tutaj już znam drogę, więc pójdziemy sobie do góry. Tutaj zaczynaliśmy grę tak naprawdę. O właśnie, i tutaj na dół. Widzicie? Nawet te świerszcze wylazły tutaj. Nawet jakiś wilk się tu porespił. Dobra, trafiam. Widzicie, tutaj nawet były, o właśnie, jeszcze te takie słabe jaszczurki. Dobra, i to było pierwsze miejsce. I drugie... To było gdzie? Sprawdźmy, jak tam się idzie. W sumie to tędy jakoś. A, wiem gdzie. Tam, gdzie te drugie ruiny. A nawet tutaj konkretnie chyba to ten teleport jest. Jak sobie radzicie, panowie? Tak jest. Mamy wszystkie kamienie. Jak stoimy z czasem? Bardzo ładnie. To teraz nam już tylko te zbroje zostały. To wiecie co? Cofniemy się tutaj na dół.
bo tam była jaskinia z gulami, nie pamiętam, czy tam byłam. I jeszcze przy tej wschodniej świątyni, jak byliśmy, ja w sumie nie weszłam na te bagna, tam gdzie są te czerwie. I szkoda, bo fajnie by było tam iść. Wiecie, zbliżamy się nieuchronnie do końca, a jest może jeszcze jakieś ciekawe przedmioty, może coś ciekawego. A, mam dwa poziomy wbite. To mogłabym dać w manę. Ale. No, może dzisiaj pod koniec odcinka jeszcze nam się uda te poziomy wrzucić. Ewentualnie możemy sobie jeszcze dorzucić w tą siłę, żeby nosić lepszą broń. Chociaż mi to tam do szczęścia potrzebne nie jest. No i właśnie o tym miejscu mówiłam. Czy ja tu byłam? W tym cholerstwie, bo tutaj guli było od cholery. Nie byłam tutaj. No przecież, że nie. No jak tu były ze trzy gule, to jak mogłam tu być? Okej, ten przez chwilę. Czajcie, biłam niewidzialnego gula. No i dobra. Strasznie fajnie. Okej, tutaj tylko kuferek ukryty. Ale może będzie w nim coś fajnego. Jest runa silnego leczenia i ogrzy korzeń. To naprawdę był w miarę fajny dropik. Tak. Ile ja mam many? 218. Spoko. Wiecie, co zrobię? Ja sobie zrobię teraz tak, że sobie naprawimy parę rzeczy. To będzie pod trójką, kryształ będzie pod piątką, znaczy, sorry, pod czwórką. Mikstury do leczenia będą pod piątką i te malutkie będą pod szóstką. I na szybko się teleportujemy do klasztoru. Do wulkanicznej twierdzy. Jeszcze było gdzieś mi. Aha, tam przy tej świątyni z tymi czerwami. Dobra. To może dzisiaj zdążymy, ale nie obiecuję. Chociaż fajnie by było, gdybyśmy zdążyli, bo wtedy ładnie byśmy sobie zamknęli tam te dwie świątynie w kolejnym filmie. Zastanawiam się, czy ja nie będę potrzebowała jeszcze tego zaklęcia z tymi czerwonymi barierami. Bo ja dostałam wtedy od Cyrusa 3 i w sumie już wykorzystałam wszystkie. Don Esteban knows what has happened. What did he say? He can't help us. Yes, that sounds like him. It looks like we are on our own. No niestety. Zaraz, bo mi coś teraz nie gra. Moment. Ale to za chwilę do tego dojdę, bo mi coś aż nie pasuje. Potrzebne mi zwoje. Ty masz ten zwój? Nie masz. To chyba niedobrze. Zaraz. No nie, nie masz tego. To szkoda bardzo. Ho. Okej, tu uczysz many. Dobra, przeklikamy to, wiadomo. Jeszcze sobie zrobimy miksturkę za chwilę. Ile mamy many? 238. Kurde, jak mi coś tutaj strasznie nie pasi. Ty też many walki kosturem. No fajnie. Ale mnie coś tutaj strasznie nie gra. Siema, rekrucia. Tutaj nie było stołu alchemicznego? Nie? Tam jeszcze w komnacie Geigera zostawiliśmy parę rzeczy. Ale szczerze nie chcę się tam wracać, przynajmniej na razie. Gdzie to był stół alchemiczny? Na dole może, nie? No tam był po drugiej stronie. Wiecie co, bo to ja też jedną rzecz chcę sprawdzić.
Nie, tam nic nie słychać. Dobra, tu tutaj nie ma za bardzo stołu alchemicznego. U Dona był stół alchemiczny, no nie wydaje mi się. Kurde, żeby być w klasztorze i nie znaleźć stołu alchemicznego? Ty, a jak on był tam w tym pomieszczeniu z magami, a ja go nie zauważyłam, to jestem debilem. I właśnie marnuję czas na takie pierdoły, żeby iść to sprawdzić. Ale muszę, bo mi to żyć nie da. Przecież magowie muszą mieć gdzieś stół alchemiczny, nie? No i jest, dobra. Robimy miksturę. A co było potrzebne do mikstur życia? A, też korona bohatera, no tak, faktycznie. Piątka. Ile mam tych jagód? Ile uzbierałam jak na razie po tym robieniu? Piątkę, czyli w teorii jakbym znalazła jeszcze jedną tą. Czy to jest otwarte? Nie. To skorzystajmy. O, lewitację dostałam, fajnie. Dobra, wiecie co? Prześpimy się, żeby był nowy dzień. I w teorii powinnam kończyć odcinek już na dzisiaj. Nawet bym to zrobiła w sumie, bo... Zadania. A jak zrobię tak i wezmę zadania, no mam zaznaczone. I teraz pytanie brzmi... Przecież ja nie weszłam do tego grobowca. Byliśmy tutaj. Byliśmy tu. Chyba, że to jest to na równinie. Właśnie. Bo wiecie, co mnie strasznie niepokoi? Ja to muszę sprawdzić, bo mi to nie da spać. Przecież tutaj, na dole, jak się schodzi, tutaj konkretnie już jak wychodzimy z tego klasztoru i tak dalej, to tutaj w jednym miejscu była świątynia. I przepraszam, ona się tam nie wlicza? Czy ja jestem pijana? I my tam byliśmy jakimś cudem. Zaraz chyba ogarniecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to miejsce tu. Bo ja tutaj zabiłam szczuro ludzi i tutaj było takie wejście. I to nie była świątynia? Jak to wygląda na mapie? No bo to jak byk wygląda jak świątynia. I co? I powiecie mi, że tutaj nic nie ma? Nie ma fragmentu pancerza? Ani nic w tym stylu? Nie wiem, ja tutaj byłam? Nie byłam tutaj? Tutaj byłam chyba, nie? Bo tu jest wszystko pootwierane. Ja się muszę upewnić, bo naprawdę nie pamiętam już. Dobra, ja tutaj byłam i to nie była ta świątynia, co się zalicza. Dobrze. Spoko. To ma już więcej sensu teraz w takim razie. Dobrze, moi drodzy, to wiecie co? Żeby nie zapomnieć, to myślę, że udamy się w kolejnym odcinku na samym początku do tej wschodniej świątyni. Tylko czy ja mam teleport typowo? Mam pod świątynię. Bo tam właśnie nie byłam na tych bagnach, a bardzo chętnie bym się tam przeszła i zobaczyła, co tam się na tych bagnach dzieje. I to było tutaj. Po tej stronie. Tylko nie typowo po tej, tylko tak jakby tu.
bo te bagna dalej są dla mnie, wiecie, czarną magią. O, tutaj. Konkretnie tutaj nawet rośliny jeszcze są. Więc myślę, że tutaj sobie pochodzimy w kolejnym odcinku, moi drodzy. Później planowałabym zająć się kwestią świątyni, gdzie tam jest wejście od strony Dona, tak jakby, do środka, za poszukiwaniem kolejnej części pancerza. I zobaczymy, jak nam pójdzie z czasem, bo jeszcze mamy jedną część do odnalezienia, właśnie tam w okolicach też były tam czerwie i był wodospad. I tam też nas jeszcze nie było. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dziękuję za subskrypcję, bo widziałam ostatnio, że bardzo fajnie tutaj wzrosły. Jeżeli możecie, to dajcie mi znać, co sądzicie o kolejnej serii, którą planowałam zrobić, czyli o grze Gothic 2 Odyseja. O modyfikacji. To jest modyfikacja na 200 godzin, także nie wiem, jak ona się przyjmie na tak małym kanale, ale jestem bardzo jakby jej ciekawa zakończenia, ponieważ zaczęłam ją przechodzić któregoś dnia, jak byłam chora i doszłam tam do początku czwartego rozdziału. Modyfikacja ma rozdziałów 7, także jest długa, ale jest naprawdę bardzo przyjemna. Także dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja lecę montować już dla Was ten film i słyszymy się w kolejnych. Cześć!